W drugiej połowie lipca rozpoczęła się przebudowa ulicy Listopadowej na odcinku od Mickiewicza do placu Jana Pawła II. Drogowcy rozpoczęli pracę od rozebrania starego chodnika i krawężnika po stronie numerów nieparzystych oraz usunięcia starej nawierzchni jezdni na odcinku od Mickiewicza do parkingu przy Lidlu. Zakres prac obejmuje m.in. budowę kanału deszczowego, wykonanie wpustów deszczowych, regulację zasuw i studzienek, wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, budowę nowych chodników i wjazdów do posesji, montaż betonowych krawężników i obrzeży trawników, budowę oświetlenia ulicznego, w tym stylizowanych latarni, montaż małej architektury, czyli ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery, wykonanie monitoringu i przebudowę studni artezyjskiej. Bardzo trudna inwestycja z punktu widzenia technicznego, nie tylko nawierzchnia, ale również i przede wszystkim odwodnienie, wiele uzgodnień zarówno ze służbami ochrony zabytków, jak również z Polskimi Wodami w zakresie odprowadzania wód deszczowych. No i w tej chwili trwają prace nad ostatnim etapem tych działań rewitalizacyjnych i mam nadzieję, że niedługo tak naprawdę cały ten układ komunikacyjny, począwszy od wjazdu do Ozorkowa od strony ulicy Łęczyckiej do wyjazdu w stronę Zgierza, to będzie wizytówka naszego miasta. Ulica jest zabytkowa, dlatego prace prowadzone są pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwestycja jest ostatnim elementem kilkuletniego programu rewitalizacji kompleksu parkowo-pałacowego Szleserów. Odnowione pałac, motarnia, park miejski i ulica Listopadowa spowodują, że ten fragment Ozorkowa odzyska blask, zachowując jednocześnie swój historyczny charakter. Zakończenie rewitalizacji Listopadowej planowane jest w tym roku. Zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne i muzyczne, a także wycieczki, konkursy, gry i zabawy. Z wszystkich tych atrakcji mogli korzystać uczestnicy artystycznych półkolonii zorganizowanych w pierwszej połowie lipca przez Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie. W półkoloniach wzięło udział w każdym turnusie 15 dzieci i było to podyktowane przepisami prawa oświatowego, które też w tym roku obowiązują, również ze względu na reżim sanitarny. Dzieci korzystały z miejsc rekreacyjnych, z miejsc zielonych w naszym mieście, więc były zajęcia w parku, zajęcia na boisku, ale też mnóstwo zajęć artystycznych. Graliśmy w gry, robiliśmy różne rzeczy, chodziliśmy do parku i robiliśmy te, jedliśmy lody. No i jedliśmy pianki. Właśnie. No. Robiliśmy fajne prace plastyczne. Było fajnie. Po prostu. W ramach zajęć plastycznych dzieci wspólnie stworzyły szczególny, jedyny w swoim rodzaju obraz. Z pędzelków, z farb i z rączek. Tak. Ale to malowaliśmy wszyscy razem? Tak, 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 tak. Po jednej stronie chłopcy, po jednej stronie my, dziewczyny. Poza atrakcyjnymi zajęciami uczestnicy mieli zapewnioną opiekę instruktorów i posiłki. Do 30 września przeprowadzany będzie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w nim jest obowiązkowy. Najlepiej dokonać samospisu przez internet. Jeśli natomiast tego nie zrobimy, zostaniemy spisani przez rachmistrza, który może do nas zadzwonić lub odwiedzić nas w domu. Osoby, które nie mają możliwości samospisu internetowego, mogą skorzystać z mobilnych punktów spisowych, organizowanych przez Urząd Miejski w Ozorkowie. W mijającym miesiącu wiele osób skorzystało z tej możliwości. 16 i 26 lipca w punktach usytuowanych na parkingu przy hali sportowej i w samej hali. Po prostu pomyślałam, dlaczego mają do mnie państwo przychodzić, jak ja jestem na emeryturze i mogę przyjść, posiedzieć i przy okazji porozmawiać sobie z ludźmi. Bo tak, bo człowiek na emeryturze, to wie pani, to mały ma kontakt z ludźmi, a tutaj sobie porozmawia, spotkałam znajomą i jest nam miło, porozmawiamy, no i po prostu czekam. Bardzo mi to odpowiada ta forma. Nie będę oczekiwała nikogo w domu, wie pani. Nie będę zobowiązana, że ktoś przyjdzie i przede wszystkim nie będę, muszę mieć 100% pewność, czy to jest ta osoba właściwa. No, musiałabym się jeszcze upewniać, wie pani, coś takiego. No, jest ładna pogoda, można sobie posiedzieć na dworze. Ze znajomymi się zobaczymy, no, paplotkuje. No, tak, dlatego mi to odpowiada. No, uważam, że bardzo dobra jest taka decyzja dla emerytów, wie pani.
bo zawsze może jakiś domokrążca się podszyć pod osobę, która ma uprawnienia do spisu, a jednak może to być inna osoba. No zawsze jakaś niepewność zostaje, prawda? No bardzo szybko, sprawnie. No i pytania też takie, no na temat. No pani była przyjemna, miła i to szybciutko poszło. Do końca września takie mobilne punkty zostaną zorganizowane jeszcze kilka razy. Najbliższy z nich zostanie przeprowadzony 6 sierpnia w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Mielczarskiego 17. Poza tym można też skorzystać z punktu spisowego zorganizowanego w Urzędzie Miejskim przy ulicy Wigury 1 na drugim piętrze, w pokoju 204 w godzinach pracy urzędu. Powszechne spisy ludności mają długą historię. Na ziemiach polskich były przeprowadzane już w XVIII wieku. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę pierwszy spis odbył się 100 lat temu, w 1921 roku. Obecnie spisy powszechne przeprowadzane są co 10 lat. W ciepłe i słoneczne dni, których w lipcu nie brakowało, wielu mieszkańców korzystało z wypoczynku nad zalewem miejskim. Licznie było zwłaszcza w weekendy. Kąpielisko oficjalnie otwarto 1 lipca. Wcześniej na plażę przewieziono kilka ton piasku, uprzątnięto teren i dno kąpieliska. Bezpieczeństwa wypoczywających w godzinach od 10 do 18 pilnuje dwójka ratowników. Dużo ludzi przychodzi w granicach 17 godziny, natomiast dorośli z małymi dziećmi przychodzą w godzinach porannych i wtedy po prostu bawią się tutaj, korzystają z uroków plaży. Zdarzają się takie interwencje, na szczęście nie mieliśmy żadnego takiego podczas godzin naszej pracy tutaj wypadku takiej sytuacji, że musieliśmy resuscytować kogoś. Na szczęście to są po prostu małe uwagi, zwrócenie komuś uwagi, który po prostu nie dostosowuje się do regulaminu naszego. Również przestrzegam przed skakaniem, szczególnie na naszym zbiorniku, ponieważ tutaj mamy 1,20 m głębokości, tej wody trochę ubyło, więc jest to szczególnie niebezpieczne. Trzeba uważać, żeby po prostu nie skoczyć sobie na główkę i nie popsuć sobie całego życia w ułamku sekundy, ponieważ to naprawdę trwa chwilę, a potem konsekwencje mogą być wieloletnie. W okresie wakacyjnym woda w zalewie badana jest regularnie przez sanepid. Tegoroczne wyniki pozwalają na korzystanie z kąpieliska bez ograniczeń. W pierwszej połowie lipca zakończyła się przebudowa przejazdu kolejowego na ulicy Konopnickiej, prowadzona w ramach modernizacji linii kolejowej Zgierz-Kutno. Przy okazji tej inwestycji PKP zleciły położenie asfaltu na odcinku między przejazdem a nawierzchnią z Kostki Brukowej. Przypomnijmy, na początku ubiegłego roku miasto zakończyło modernizację Konopnickiej na 400-metrowym odcinku za torami. Wyprofilowano i utwardzono rowy przydrożne, ułożono nowe krawężniki, nawierzchnie jezdni i wjazdy do posesji z Kostki Brukowej. Niestety nie udało się wtedy zmodernizować fragmentu ulicy między przejazdem a pierwszymi zabudowaniami. Ten odcinek należy do PKP i miasto nie może prowadzić tam żadnych prac remontowych. Na szczęście w tym roku w odpowiedzi na liczne wnioski burmistrza Jacka Sochy PKP przy okazji modernizacji przejazdu zleciły położenie asfaltu w tym miejscu. Z okazji Święta Wojska Polskiego serdecznie zapraszam na piknik wojskowy organizowany w Ozorkowie na ulicy Lotniczej 1 pod patronatem ministra obrony narodowej pod hasłem Zostań żołnierzem RP. W ramach pikniku przygotowaliśmy wystawę sprzętu wojskowego, a gry i zabawy dla dzieci i młodzieży oraz moc innych atrakcji. 31 lipca około godziny 12 do Ozorkowa wjedzie kawalkada amerykańskich samochodów. W paradzie, która wyruszy w południe spod zajazdu Leon i przejedzie ulicami Ozorkowa do placu Jana Pawła II, pojawią się m.in. policyjne radiowozy z USA i nowojorskie taksówki. Udział w drugiej paradzie amerykańskich aut zapowiedziało ponad 50 miłośników tych samochodów. Podczas postoju kawalkady na placu Jana Pawła II mieszkańcy będą mogli przyjrzeć się autom i porozmawiać z ich właścicielami. Organizatorami wydarzenia są Mariusz Jeep Staszewski, Beata Pietrewicz, grupa USA Cars EZG i grupa Mustang Kutno Hammer Club Poland. Patronat nad paradą objął burmistrz Jacek Socha.